Sponsorem wywiadu jest Auto GT Centrum Dealerskie Hyundai. Jeden z największych dealerów samochodowych na Mazowszu. Kontakt do firmy w aplikacji mobilnej oraz na stronie www. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku naszego fantastycznego cyklu Piękne i Bestia. Oto my. Dzień dobry. Teraz jest chwila na oklaski. Aha. Dziękujemy Państwu. Dziękuję. I ruszamy. Z dużą nauką z tamtego roku, z szacunkiem, poważaniem dla wszystkich. Zaczynamy dość militarnie, tak bym to nazwała. Znalezisko na nasypie kolejowym. Świeża sprawa, bardzo, bardzo. Wojna wkroczyła w nieoczekiwanym momencie. Tak, no wkroczyła, tylko że tutaj ta wojna to tam wkracza w nasze życie często. No ja kiedyś jadąc sobie osiedlem wojskowym, ulicą Wojska Polskiego, nagle patrzę na tej posesji, tutaj jacyś minerzy, saperzy i tak dalej. Też okazało, że jakąś tam rozbierali jakąś taką malutką taką komóreczkę i tam ileś pocisków znaleźli. No poza tym, no kiedyś jeszcze taki stawek był przed Laskiem Czerwonkowskim. A, tak. No jest tego stawku tam różne pociski, pancerfausty można było przynieść. To tak. No i tego jest dużo jeszcze. Tak i jeszcze można, ale to nie polecamy, może szukać. Nie, absolutnie, nie. Bo to jest naprawdę niebezpieczne. No i co, no do znalezisko, no to myślę, że jakbyśmy tak będziemy kopać, czy będziemy coś budować w tym Sochaczewie, czy w okolicach. No tutaj zaraz takie okolice, bo to... Tak. Dokładnie jest to, bo ja się chciałam pochwalić, że ja wiem, co to jest. Aha. A wiem, co to jest, dzięki Kubie. Kuba Wojewoda, to on nas tutaj, mnie oświecił. Wspiera. Tak, wyczytałam, że jest to niemiecka butla z chlorem z czasów I wojny światowej, to rok 1915. Cylinder, butla na gaz bojowy. Jesionna Łowicka, to zaraz tutaj koło nas Kęszyce, także... Znaczy jest ciekawe, czy ta butla jest pełna, czy pusta, tak? Bo jak pusta, to pali 6. Tego jeszcze nie wiemy, bo tam... Ale przy pełnej, no to jakby to się rozciągnęło. Jakbyś to rozciągnęło, to mógłby być tam problem. Kolejowo? A, no właśnie, wkroczylibyśmy w kolejny... kolejny kolejowy dylemat, bo to mogłoby oznaczać dla pasażerów jedno. Czyli to, co zwykle. Czyli, no to nie życzymy pełnej butli z chlorem, cylinder. Tak, ale no, PHP ma najwyraźniej pecha, bo jak im czegoś nie ukradną, to znowu coś tam zrobią i tak dalej źle. Wyniosą. No też tam 2-3 miesiące temu była taka fajna sytuacja, że zbudowali gdzieś wiadukt, bardzo pięknie, wszystko poszło zgodnie z planem. Natomiast koleje... Nie. A to też się natomiast mogło koleje dać. zrobiły nasyp, potem jakieś nowe tory na podwyższonym nasypie. No, pociągi nie mogły jeździć, bo się okazało, że ten akurat o tą nadsypkę jest za niski wiadukt. Ale słuchaj, mogli przecież zrobić wiadukt zwodzony. Mogli. Tak jak statki pływają, byłaby atrakcja. Chyba jedyny w Polsce byłby wiadukt zwodzony. No, znaczy nie, skolejony, bo zwodzony to nad wodą. Nowa nazwa. Tak. Wiadukt skolejony. Tak. A może dobra. Zaproponować naszym inwestorom szybkich tych kolei? Tak. No to mamy takie inwestycyjne pomysły całkiem dobre. No będziemy tutaj... Może i dobre. Ale to, bo tak, bo mieliśmy jeszcze takie wojskowe dzisiaj, ale to jeszcze może nie będziemy się nimi dzielić. Nie. Jak wyjdzie, to się wtedy podzielimy. O, tak. Ale są ale świetne. Teraz... Są świetne. Teraz nic, milczymy jak kamienie. Jak mają Państwo jakieś pomysły różnego rodzaju, nie tylko militarne, zapraszamy do komentowania. Chętnie poczytamy. Zweryfikujemy ewentualnie. Nasz punkt widzenia. Tak. W ogóle zapraszamy do komentowania. Byle na temat. Na temat też. My w zasadzie w różnych... Dobra. Tylko, że no tak, taka propos komentarzy. Różne. Taka propos komentarzy. No to mnie boli to, że tam z
sporo komentarzy to jest ad persona, czyli nie odnosimy się do problemu, tylko a ty Józek to jesteś głupi, a ty Heniek to jesteś taki, a ty tam jakiś niezalogowany. Odnośmy się do problemu. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Józek zna Henka? Najgorsze to jak Józek i Heniek to te same osoby. Tak sobie, to jest zdarzyć. Dopiero dwubiegunówka. Bo w sumie generalnie internet to nie jest taka bardzo zawiła rzecz i nie do końca jesteśmy w niej anonimowi. Tak. To taka dygresja, wtrącenie do komentarzy wszelakich, to już nie chodzi nawet pod naszymi materiałami. I to taka nasza prośba. Piszmy, dyskutujmy nad problemami, nie czepiajmy się ludzi, tak? Bo chyba dyskusja nad problemem jest ciekawsza niż ten taki. Już nie będę tam. Nie. Wchodzimy w politykę. Ale to nie tylko polityka. My nie polityczni, my tu jesteśmy. Zupełnie apolityczni. Butlę wykopali niemiecką. Miejmy nadzieję, że nic wielkiego się nie stanie. Bo nie ma w niej. Miejmy nadzieję, że to jakieś takie jeden z ostatnich pechów naszych kolejek, bo to mówię, ciągle coś się dzieje. Szczególnie dla państwa. No, szczególnie dla dojeżdżających. Też, pasażerów. No dobrze, a my gładko przechodzimy w kolejny temat. Nie do końca związany z poprzednim, bo będziemy mówić o deficytowych zawodach w Sochaczewie, okolicach. Jak myślisz, kogo brakuje na ziemi sochaczewskiej? Kogo brakuje? Kowala. Specjalistów. Kowala brakuje, nie ma. Ślusarzy brakuje. Och, kiepsko się zatrzasnąć w domu. Szklarzy też coraz mniej. Śmieszne. Stolarzy mało. Dobry, fachowców od dachów też mało. Nie mówię już o zdunach. O tym mogłam się przekonać. Nie, to w ogóle, wiecie kim jest zdun? To taki od pieców. Taki piec. Teraz drugie pytanie. Wiecie, co to jest taki piec, który buduje z dom? To są takie ładne kafelki. Takie. To potem ich było tak, że w starych domach jak się takie piece rozwalało, to zawsze coś tam znaleźli. Albo jakąś flaszkę schowaną, czasami pieniądze, jakaś tradycja, że tak w tym piecu tak. chowano. Teraz różne. To kiepsko schować coś takiego. No co, w kaloryfer. Albo w ogrzewanie podłogowe. To kiepsko powiedzieć. To nie jest takie niemądre pytanie i opowieści, bowiem dowiedziono już kilkukrotnie, że młodzi mieszkańcy nie wiedzą do czego i jak obsługiwać telefon z wystukiwanymi. Jeszcze te wystukiwane to pół biedy. Te kręcone. Gdzie trzeba było zakręcić, to nie wiedzą. Tragedia. Więc to nie jest taki... Natomiast... Muszę złożyć wniosek do służb związanych z edukacją i tam poprosić o możliwość przeprowadzenia takiego doświadczenia. W pierwszych, klasy. W tych młodszych klasach, w starszych, mogło być ciekawe. W starszych może się okazać, że też. Słuchaj, ja tobie powiem, jest jeszcze taki numer, że są dzieciaki, nawet młodzież, nawet dorośli ludzie, którzy nie są w stanie na zegarku ze wskazówkami powiedzieć, która godzina. No może ci się to wydaje dziwne, ale tak jest. Wydaje mi się to dziwne, bo ja akurat jestem na czasie i wiem, że uczą się tego cały czas dzieci, na czasie jesteś. Oczywiście, spełniając obowiązek, powinnam stanąć dobrze, spełniając obowiązek i rodząc dużo dzieci, mogę teraz być ekspertem w wielu sprawach. I oczywiście nim jestem. I wiem, że zegara uczymy się w drugiej klasie szkoły podstawowej. Ale ktoś był akurat chory. Albo wyjechał na wycieczkę, lekcja przepadła. To długo musiał być chory. Nie, ale na temat chorób nie nabijam się. Z chorób nie. Nie. Ale jeszcze taka propos... Wracamy może do tych zawodów. To ja tak jak patrzę, to tak. Brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy, brakuje kierowców. Muszę powiedzieć, że Tomek nie wiedział, jakich zawodów brakuje. Brakuje kierowców. No ja jako nauczyciel widzę, że brakuje bardzo dużo nauczycieli. Że do niedawna, te tam parę nadgodzin, to każdy walczył o to, a teraz znam nauczycieli, którzy mają ponad 40 lekcji w tygodniu. Czyli to jest naprawdę lubią, nie lubią, no czasami wiesz, nie masz wyjścia. Muszą. Szczególnie, że coraz więcej dzieci czy młodzieży choruje. To nie jest trochę tak jak z lekarzami, że im dłużej, tym ta jakość. No bo powiem tobie, wyciśnięty jak cytryna człowiek. Znaczy powiem tobie tak, że z nauczycielem jest różnie. Że może być młody, może być wypalony, a może być starszy i do końca
do końca mieć to w sobie, tak? Natomiast skąd może być bardzo duży deficyt nauczycieli? Bo to teraz zauważam, że coraz więcej dzieci choruje, przynajmniej ja w to wierzę. I rodzice w jakiś sposób są zmuszeni do zapewnienia im lekcji indywidualnych. O. I te lekcje indywidualne właśnie bardzo, bardzo mocno też nabijają. No na razie są to jakieś tam pojedyncze przypadki, ale niech takich dzieci w szkole... Ale niech teraz takich dzieci... Jest ich więcej niż tak, było. Tak, ale teraz niech takich dzieci będzie w szkole powiedzmy 20 czy 30 osób. No i każdy musi to już jest po prostu nie do ogarnięcia, bo to nauczyciel nawet przy godzinie w tygodniu, to by miał 30 godzin tylko z tych indywidualnych. A gdzie jeszcze zrobić lekcje w klasie, tak? No i wtedy... A doba ma tylko 24 godziny, no, niestety. Dzisiaj siedzimy, bo wczoraj skończyłam pracę o 23. Tak też bywa czasami. No. Miałem takie epizody, w swoim życiu, że kończyłem pracę 22.30, 23. A mówią, że to jest taki... 13 wiesz, do domu idziecie. No tak, żeby prowadzić lekcje na Teamsach. A dobra, tego już nie wiemy. Lekcje na Teamsach, tak? To idziemy sobie do domu. Zresztą nie widziałem na części, ale dlatego właśnie, jak nie do końca znamy temat, nie komentujemy, trochę tak jak z tym internetem. Nie jesteśmy anonimowi. Może tak przed szereg nie radzimy, no to złe słowo, ale miejmy to na uwadze. Wpisując różne komentarze pod różnymi pseudonimami, a te są bardzo fantastyczne. No dobrze, to ja tylko kończąc ten temat podsumuję, że brakuje na więcej chemików i budowniczych, kierowników budowy, to akurat się zgadza, jeśli chodzi o Sochaczew. No i oczywiście lekarze i nauczyciele, o tym powiedzieliśmy. A kolejny temat, troszkę związany z kierownikiem budowy, to ratusz chwil kilka temu. Tak, jakiś czas temu unieważnił przetarg na remont 33 ulic. A dlaczego? Sprawa jest tego rodzaju. Trzy różne punkty widzenia przedstawił ratusz. To jest bardzo istotne. O tym bardzo dokładnie można przeczytać na stronie Urzędu Miasta Sochaczewskiego Ratusza. Jak to ładnie brzmi. Tak powtarzam to, bo muszę się podelektować. Sochaczewski. Spogląd na Sochacza to jest super sprawa. Ale ratusz ładnie, tak. Ratusz. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tak. No. No dobra. Nie brakowało nauczycieli. No. Ponieważ zabrakło drobnych 7 milionów, ponieważ przetarg został ogłoszony, zgłosił się pewien oferent, który zaproponował kwotę nieco wyższą, choćby te właśnie 7 milionów. No i niestety, trzeba było unieważnić. I teraz, jak myślisz, jakie rozwiązanie? Jakie? No, mógłby ratusz na przykład te pieniądze umieścić na wysokoprocentowanym koncie w jednym z banków. I to by miał... Chodź, asfalt wyjąć. Nie, to by tam trochę tych pieniędzy zarobili. Jak to taka duża kwota, to może tam, nie 7, ale z trójkę może by im gdzieś może tam by się wbiło. Tak. To już by brakowało tylko 4, tak? No te 4, no to tutaj by gdzieś tam coś zaoszczędzili. Może by tak na przykład urzędników puścili na dwutygodniowy urlop bezpłatny. I już mają, dorobione. Lubisz kontrowersyjne tematy. Ale słuchaj, no dlaczego mówisz kontrowersyjne? Nie, to w ogóle nie współgra. Ale słuchaj, no przecież w Kalifornii kiedyś, kilka lat temu była sytuacja taka, że jak zabrakło pieniędzy na szkoły, to szkoły pracowały w poniedziałek, środę i piątek. O, uczniowie, słyszycie? To jest rozwiązanie, prawda? Czyli słuchaj, no trzeba zrobić oszczędności, tak? No jeżeli wszyscy mamy sobie dociskać tego pasa. Wszyscy. No to dociskajmy, to tak? Dociskajmy go. Albo nawet w tym momencie puścić na bezpłatny urlop i nie płacić na przykład radnym przez 3 miesiące, nie zwoływać sesji. Nie, sesję zwoływać. Ale za darmo by nikt nie przyszedł. To nie jest taka funkcja społeczna. Dla dobra mieszkańców, dobra miasta.
Ale słuchaj. No po co się kandyduje? Ale słuchaj, powiem też. No, dla dobra mieszkańców też, no ale można sobie dla dobra mieszkańców te 3 miesiące odpuścić, no, żeby dla dobra mieszkańców wziąć lipcu, te parę zł. W sierpniu nie ma, że wrześniu. No. Ale przelew wtedy jest. No to może przelewu by nie było. No i wtedy. A, to może właśnie w te miesiące. No i może właśnie racji. Wtedy te parę złotych. Już trochę zaoszczędziliśmy. Znowu zaoszczędziliśmy. Może trzech burmistrzów by sobie poszło na przykład na całe wakacje na urlop bezpłatny, wyjechali na jakąś Dominikanę albo gdzie indziej. Tak a propos Dominikany. Ja bym chciała dodać tylko, że z takich pomysłów, zresztą zrealizowanych i z jakby takich rzeczywistych, z życia wziętych historii, wójt gminy Rybno oddawał część swojej pensji. Zgromadziło do pewną sumę, która mogła być wykorzystana na inwestycje. Któregoś roku poszło to, ile dobrze pamiętam, na oświetlenie. Także to się da zrobić. Ilu jest pracowników związanych z urzędem? Ponad 1300. No to zobacz, 1300. Jednostek. To teraz tak. Każdy z pracowników odpala 100 ze swojej pensji miesięcznie, to mamy 100 000. To przez rok już byśmy zebrali, no, bańkę 200. I to przy 100. A przecież tych, co więcej zarabiają, muszą podatkować po 500, to już byłoby 3. No to już brakuje tylko 3 i ulicę można byłoby remontować. A jeszcze pamiętajmy, że mamy tam trochę już z tego, z tych inwestycji takich bankowych. No i trochę z innymi. No, i prawie by się to tak spięło. Tak. Można by było jeszcze przeprowadzić taką rozmowę z wykonawcą, że no, tam 100 mniej i bierzemy. No, tak. Poza tym no, parę takich meczów piłkarskich czy rugbowych, które tak na siłę były rozgrywane przy świetle, to też kosztuje. Trochę przygasić. Nie przygasić, tylko zagrać to trochę wcześniej, tak jak można. Dopóki słoneczko świeci. Można. I już parę stówek jesteśmy. Tak. Tak. I już mamy parę stówek do przodu. Kolejny dylemat związany z miastem. Myślę, że tutaj nasza pani skarbnik miejska. Mamy te 7 milionów. Po prostu. W tym momencie by to wszystko spięła, tak? No dobra, no jakby te 3 ulice od tego, pal 6. No ale na te 30 byśmy już mieli. Właśnie rozwiązaniem tej sytuacji. Nie wiemy, czy ratusz wykorzysta nasz jakże zacny plan. Myślę, że nie. Zapraszamy do korzystania. Bezpłatnie w imię dobra nas wszystkich udostępniamy. Tak. Zgadzasz się? Tak. Bardzo prosimy. Brać się, częstować. A rozwiązaniem, które zastosuje ratusz, będzie weryfikacja ulic, które znalazły się w tych 33. Także jeśli już ucieszyliście się z nowej nawierzchni... Ale jeszcze przecież, słuchaj, no przecież tak jak dzisiaj mi opowiadałaś, że w miastach okolicznych są organizowane jakieś tam bale charytatywne. No, tak. No to przecież można byłoby zorganizować taki bal wielki, charytatywny, na którymś, powiedzmy, organizator by to zrobił, powiedzmy, non-profit, ewentualnie po kosztach, a całą tą nadwyżkę by wrzucił do puszki, gdzie ci, którzy by w tym balu uczestniczyli, no to też by tam jakaś puszka stała, żeby wchodził, coś tam wrzucał. No teraz zaprosić tak, to też taki wielki bal zrobić, no to też myślę, że i na te 3 ulice by dozbierali. Można? Jak się chce, to można. Tak było robione przed wojną przecież w Sochaczewie, gdzie były organizowane chociażby przez ZTGS bale, z których pieniądze szły na rozwój sportu, no chociażby na budowę pierwszego kortu tenisowego na terenie obecnego Orkana. No i to pamiętam, że to był kort asfaltowy w tamtych czasach. Z prawdziwego, no, poziom europejski. Tak, mieliśmy się czym chwalić. Czyli naprawdę, gdy się chce, to się wszystko zrobi. Natomiast jak się nie chce, to się zawsze znajdzie powód. Zawsze można bieżnię dłuższą zrobić. Nie, z bieżnią to zdajmy spokój. Mamy te 400 metrów, nie będziemy nic wydłużać. Okay. Rozwiązaliśmy też dylemat brakujących 7 milionów. W całkiem wydaje mi się nie ingerujący w różne takie poza tym sprawy. Jeszcze takie moje spostrzeżenie, że czytam o tych planach nadbrzużańskich, tam tych różnych... Strefa aktywności. No i czytam, że tam znowu jakiś park linowy chcą zrobić. Będą małe parki, parczki.
paczki. Nowy bym powiedziała. No, ja powiem tak, no jeden się w Chodakowie nie sprawdził. A jednak mimo wszystko jakieś tam... Chwilowa niedyspozycja. Tak, tak, chwilowa, która trwa już dosyć długo. To może kwestia właśnie... To może, słuchaj, chwilę. No to może ten parczek linowy by też kosztował 200 czy 300 tysięcy. No to zrezygnować z tego parczku linowego. Po co dołożyć do ulic. Nie do końca wiem, nie, bo to nie, znaczy parczek linowy, tak. Bo, słuchaj, zobaczymy. Bo to zawsze jednak jest obsługowe. Bo tam ktoś musi być, jakiś instruktor, bo jednak zawsze tam się może bujnąć, dziecko może spać, sobie krzywdę zrobić i potem jest... No w ogóle dobrze by poszły wielkie halo. Nie, no to dlatego tam ten park w Chodakowie tak nie przynosi zbyt dużych zysków. No bo jak tam przyjdzie parę osób... Mieszkańcy byli dość zdziwieni biletami. No. Ale koszt tego człowieka, który tam dba o bezpieczeństwo uczestników, no to jednak to już nie są grosze, no bo to jest ktoś, kto jest przeszkolony i wysokościowy, prawdopodobnie z jakiejś tam udzielania pierwszej pomocy i tak dalej. Że myślę, że zarabia więcej niż najniższa krajowa. No, a na tą najniższą krajową to parę biletów trzeba kupić. Odpuśćmy tam stówę mógł. No to dobra, no odpuszczamy stówę. Niech też dołoży do ulic. Niech dołoży do ulic. To jest praca na wysokości, to nie jest prosta rzecz. To do deficytowych zawodów w Sochaczewie dopisujemy jeszcze opiekuna. Parczku linowego. Parczków linowych w Sochaczewie. Tych działających i niedziałających, mających powstać. No, miejmy nadzieję, że te nasze pomysły gdzieś tam znajdą. Kogoś zainspirują. Tak. O, to jest świetne słowo. Dadzą do myślenia to może. To byłoby świetne być inspiracją. Może no, do myślenia. No ty to jesteś akurat, ja to dopiero mogę się zrealizować. Wiesz, nie, no to no, wiesz, no, ty to jesteś bestia tutaj dziennikarska i ty to już się realizujesz. Tak? I tym oto, teraz strasznym, horrorowym akcentem wręcz może Tomek zakończ program takim pięknym momentem, takim... jako piękny. Do widzenia Państwu. Dodam na koniec, że sponsorem naszej rozmowy była firma Auto GT, dealer samochodowy, największy na Mazowszu, kontakt w aplikacji oraz na stronie www. Oczywiście marki Hyundai. Oczywiście. Do widzenia Państwu.